Bardzo serdecznie zachęcamy do jej smaczki dla naszych kochanych psów. Czy to dobra inicjatywa w mieście? Na pewno jest to jedna z wielu inicjatyw, które... Może nie jest to taka najpilniejsza inicjatywa, chociaż pewnie narażę się teraz właścicielom psów, ale sam jestem właścicielem, ale właśnie już zauważam, jakie są potrzeby. I przede wszystkim chodzi o takie wspólne koegzystowanie w mieście nie tylko właścicieli psów, ale też przecież są małe dzieci, są place zabaw, często są, słyszy się o takich skargach, że gdzieś są zanieczyszczane te tereny. No wiadomo, to jest świadomość też właścicieli oczywiście psów, ale i takie bezpieczeństwo. Jeszcze niedawno, kiedy nie miałem psa, to też jak widziałem psa, który był wolno gdzieś puszczony na terenie, mimo że właściciel zapewniał, że to jest bezpieczny pies, że on nie zrobi krzywdy, to zawsze byłem pełen obaw. Teraz, mając własnego psa, wydaje mi się, że też jest na tyle ułożony, że nie zrobi krzywdy, że taki charakter, ale rozumiem osoby, które spacerują z dziećmi czy samotnie i jakby nie czują się troszkę niekomfortowo, więc uważam, że takie miejsce, gdzie pies mógłby się w mieście wybiegać, może nawet dwa takie miejsca, może jedno gdzieś tam w okolicach osiedla Północ, bo tam też przecież są blokowiska i tutaj na tych terenach rekreacyjnych na pewno by się przydał. Przydał taki plac tutaj, gdzie jesteśmy w tych okolicach i na osiedlu Północ. Mam świadomość, że są ważniejsze potrzeby, ale dlaczego nie spróbować też od czegoś, wydaje się, niewielkiego, a co znacznie ułatwiłoby takie funkcjonowanie tutaj w społeczności tych tak zwanych psiarzy. Kandyduje pan do Rady Miasta. Rozumiem, czy to jest jeden projekt, wybieg dla naszych pupili. Czy coś jeszcze? Jakieś pomysły? Pomysłów jest wiele. Ja jako osoba, która zdecydowała się po raz pierwszy, żeby kandydować akurat z Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólne Suwałki, jako bezpartyjny kandydat, widzę na pewno wiele różnych potrzeb. Osoby, które mnie znają, wiedzą, że przez ponad 20 lat, od ponad 20-25 lat zajmuję się oświatą, sportem i sportem dzieci i młodzieży i też takimi sprawami społecznymi. Widzę na pewno wiele innych potrzeb i mógłbym się wypowiadać najbardziej w tych dziedzinach, w których jestem kompetentny. Dlatego też i w tym klubie, w tym komitecie wyborców są ludzie z różnych branż. Więc ja widzę potrzeby, jeśli chodzi o oświatę, infrastrukturę, a także o poprawę dobrostanu psychicznego uczniów, co szczególnie jest teraz podnoszone i bardzo ważne. Widzę również taką potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, niekoniecznie poprzez tworzenie zajęć takiej samoobrony, bo jeśli ktoś czuje się mocno zagrożony, to może zawsze sobie gdzieś zapisać się, pójść i poprawić to swoją samoocenę i poczucie bezpieczeństwa. Natomiast też uważam, że odpowiednia infrastruktura, bezpieczeństwo poprzez programy społeczne, sportowe i edukacyjne, a także poprawa warunków jego dobrostanu uczniów, to już sprzyja poprawie bezpieczeństwa. Wiadomo, że są też rozwiązania, systemowe. Wchodzi teraz też, jeśli chodzi o sport, program rządowy Sportowe Talenty. Można to wszystko połączyć z działaniami miejskimi i sprawić, by wyciągnąć z blokowisk, gdzieś tam z klatek młodych ludzi utalentowanych i umożliwić im udział w sporcie dzieci i młodzieży, czy też w rozwijaniu pasji nie tylko sportowych, ale też i kulturalnych czy naukowych. Właśnie poprzez współdziałanie i odpowiednie gospodarowanie środkami miejskimi. Tu się ostatnio podnosi tematy takie dla mnie, może też ważne dla mieszkańców, ale w tym momencie może nie najważniejsze, bo mowa była ostatnio mocno podniesiona o tym logotypie, o naszym misiu. Natomiast to jest jakby temat poboczny, są dużo większe. Jest jedna tylko ważna rzecz, która bije przez ten przykład, który ja zauważam, to jest przepalanie pieniędzy z podatników, bo my tu mówimy o kilkudziesięciu tysiącach, które były wydane w dany projekt. Mówi się o pieniądzach większych wydanych w projekt Mediateki, która w mojej ocenie jest ciekawym pomysłem, ale też wymaga konsultacji szerszych z mieszkańcami. Ale też jakiś czas temu były poruszone tematy oszczędności, chociażby na paliwach, bo nasze autobusy miejskie też jeżdżą na gazie ziemnym i też była podnoszona kwestia pieniędzy, które były rzekomo zaoszczędzone, a później się okazało, że miasto, mimo że nie zużyło tego surowca, musiało za niego zapłacić.
to już zostało przemilczane. Więc jakby patrząc na to ogólnie, mam świadomość, że kiedy zarządza się miastem, można popełniać pewne błędy, bo to się też zdarza. To nie jest tak, że wszystko zawsze się udaje, ale przede wszystkim wymagana jest taka transparentność i przejrzystość. Ja jako mieszkaniec bym tego oczekiwał i chciałbym, aby osoby, które będą w Radzie Miasta, żeby również mogły zaoferować swoim wyborcom właśnie tą przejrzystość, tą otwartość, tą bezpartyjność, co akurat w moim przypadku to nie jest, to jest mój wybór, tak? Ja nigdy nie byłem w żadnym ugrupowaniu i nie chciałem być, może dlatego moja droga zawodowa zawsze była trudniejsza, ale teraz paradoksalnie pracując poza miastem, można powiedzieć, że nie mam, jestem poza wszelkimi wpływami tutaj i mogę być w pełni niezależny, co według mnie jest dużym plusem i atutem. A jak będzie 7 kwietnia, to zobaczymy, tak? Ja wierzę, że mieszkańcy Suwałk też stwierdzą, iż potrzebna jest zmiana, bo jeśli pewna grupa osób zbyt długo jest u władzy i zbyt długo pełni tą władzę, to zaczynamy mieć takie do czynienia z taką wszechwiedzą. Czyli dochodzimy do takiego momentu, kiedy ci, którzy kierują pracami Rad Miasta, którzy są w składzie tej Rady Miasta czy we władzach miasta, wydaje mi się w pewnym momencie, że wiedzą lepiej niż mieszkańcy. No tego przykładem jest ten sławetny miś, jakbyśmy tak spieli tą klamrą. To jest super inicjatywa. Ja uważam, że ta inicjatywa jest bardzo potrzebna. Od wielu lat mieszkańcy naszego miasta w budżecie obywatelskim zgłaszali ten projekt. Nie zdobył odpowiedniej ilości głosów, ale widzimy, że taka potrzeba jest. Komitet Wyborczy Wyborców Wspólne Suwałki przeprowadził taką sondę, taką ankietę na naszej stronie internetowej i do dnia dzisiejszego mamy blisko 500 odbiorców z ankiety i większość z nich wyraziła chęć, żeby taki park powstał właśnie tutaj na południu Polski. Znaczy, nie, przepraszam, nie Polski, Suwałk. Na południu Suwałk, tutaj na pięknych terenach rekreacyjnych Zalewu Arkadia. Naszą koncepcją, naszą ideą jest to, żeby takie parki powstały w kilku miejscach naszego miasta, czyli na południu, tutaj gdzieś na Zalewem Arkadia, a także na północy, w innych lokalizacjach. Jak już tutaj mój kolega Rafał wspomniał, mamy kilka możliwości. Możemy złożyć wniosek o zmianę w budżecie miasta, możemy złożyć taki wniosek, nasi mieszkańcy mogą złożyć do Suwałskiego Budżetu Obywatelskiego. Tylko ten wniosek Suwałskiego Budżetu Obywatelskiego będzie rozpatrzony dopiero w przyszłym roku. Mamy też taką możliwość jak inicjatywy lokalne. Z inicjatywy lokalne musimy złożyć ten wniosek do końca września, ale ważne, że wiemy, co chcemy zrobić, a później metodę rozwiązania na pewno będziemy szukać i zrobimy wszystko, żeby taki park dla naszych czworonogów, naszych pupili powstał tutaj na terenach miejskich. A jak? A dlaczego nie? Właściciel pupila? Czy taki park by był potrzebny? Jak najbardziej. Przez te nasze miliusińskie też potrzebują jakiejś rozrywki, jakieś gdzieś wyjścia, nie tylko przy blokowych, można powiedzieć, miejscach zieleni, ale również na takich miejscach wyznaczonych specjalnie dla nich. Nie? To jest, myślę, że to bardzo dobry pomysł. Szkoda, że do tej pory nie był zrealizowany i myślę, że tym razem będzie lepiej. A ma pan jakieś lokalizacje w mieście naszym? Myślę, że tutaj ta lokalizacja, którą teraz przedstawiamy, jest bardzo dobra, ale myślę, że jeszcze będzie potrzebne jeden albo nawet i dwa gdzieś na północy, żeby ludzie nie musieli gdzieś tam samochodem przejeżdżać, żeby swego pupila wyprowadzić. Proszę wziąć pieskom na drogę. To jest wszystko przygotowane pod naszych pupili. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za przybycie w kwestii organizacji i lokalizacji psiego parku w naszym mieście, w naszym pięknym mieście w Suwałkach. Bardzo dziękujemy i życzymy miłego popołudnia.